Siemanko, zaczynamy nasz trzeci dzień. Dobra, cofnij, cofnij, cofnij. Dzisiaj mamy tylko i wyłącznie jedno. Game day i to się liczy. Tutaj oto Bartek się relaksuje przed ciężkim dniem pracy. Bartek, będziesz miał dzisiaj dużo roboty? Na pewno. Dzisiaj ważny mecz. Zrobimy wszystko z naszej strony, żebyście byli. Tak. Będzie dobrze? Ile kostek będziesz tutaj pował dzisiaj? Jedną, dwie. Dwie kostki tylko? No to luźniutko. Wszyscy są zdrowi. Wszyscy są zdrowi, to zasługa sztabu medycznego właśnie. Wasza robota, świetnie. Dużo czasu do meczu, co? No, szczególnie, że my gramy w Bundeslidze 16 albo 19. Teraz 21.30, tak z ludzkiego czasu. No czym, a dużo jest do roboty, w sensie. Rozciągam się, mobilizuję, może ten... Przez cały dzień będzie się rozciągał i mobilizował. Nie wiem, jakiś spacer pójdziemy, na pewno powiedziemy, będę spał. Tak jest, kimo jest najważniejsze. A potem damy radę, jeszcze coś będzie. Jeszcze może pykniemy. Jeszcze może pykniemy. Co dzisiaj w planie na rozruch? No dzisiaj na rozruch spacerek, już takie ostatnie szlify, troszkę aktywacji. Tu się trzymaj z gumami, żeby być gotowy na popołudnie. W optymalnej formie, w optymalnym naszym tutaj. Przygotowanie. Będzie jakieś opalanie nad basenem? Nie, raczej opalanie. Nie będzie akwaerobiku? Raczej nie będzie. Troszeczkę witaminy D ze słońca, ale nie za dużo. Nie za dużo, dobra. Jak ci się, Michał, podoba tutaj w Egipcie? No, hotel jest ładny, nie? Ale co z tego? Co z tego, jak wszystko wokół rozbudowane? Jest nasz influencer. Jestem influencerem trochę, co? Słuchaj, no Tomek, z tobą wszędzie jest fajnie. Ze mną wszędzie jest fajnie? No, oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę, że tak mówisz, Michał. Idzie. Uj! Arecku, jak nastawienie? Super. Super? Tak. Jesteś bojowo nastawiony na mecz? Co za wideobloger tutaj? Trochę ten. Patrz tu nawet gumy kieleckie. Troszkę tak z dalsza nagrywa. Troszkę tak z dalsza? Co tu macie, panowie? Co to jest? Najlepsze. Regeneracja. Power pump? Żeby była siła? Żeby się mógł bić na treningach. Żeby się nie było na meczu. Wigi! Say hi! Maciek Majdziński, jaka jest twoja propozycja na nazwę vloga? No już tutaj z Maciek ustaliliśmy zresztą z twoim bratem. No. To może być vlog pełną gębałą. Dziękuję bardzo za propozycję. Pokażesz, Tomek, jakim jesteś piłkarzem nożnym. Najlepszym, prawda, Kajek? Na sztucznej, na wierzchu, w Katarze. Dawid Vel, chudy Vel Odyn. Czujesz się rozruszony? Bardzo. Bardzo? Lubię gumę i rozciąganie, wiesz? Lubisz? A jakie masz jeszcze rytuały przemysłowe dzisiaj? Jakie wykonasz jeszcze? Najpierw kawka. Najpierw kawka. Później dobra muzyka. No. Popatrzę na twoją twarz i jestem gotowy. Miałeś pomysł na content, na vloga? Kupujesz kawę, bierzesz fakturę na klub i no tam przynosisz. Dobra, zadzwonię do dyrektora marketingu, czy się zgodzi na to, żeby taki content zrobić. Moją konkurencję, widzicie, nieporównywalnie lepszy sprzęt. Tylko tutaj jest bardziej właśnie taka przyjazna konkurencja raczej. Uważam, że to jest przyjazna konkurencja, co Paweł? Raczej nie walczymy ze sobą. Raczej nie. Myślę, że nie ma. Współpraca raczej, tak jest. Przede wszystkim. Żółwik. Roczek, jak oceniasz prezenty od egipskiego ministerstwa? Wyglądamy co najmniej jak turyści. Jeszcze tylko brakuje torebki z biedry. A nie uważasz, że wyglądasz jak zawodowy zawodnik pokera? Nie potrafię grać pokera, więc nie wiem, jak wygląda zawodowy
grać w pokera. No i tam. Ale tutaj panowie, to jest Maciek, ma ewidentną wtórę na Sebiksa spod trzepaka. Siciu się świetnie prezentuje. Waluś to na plażę idzie. Jak Liga Spikebola? Polska Liga Spikebola w Egipcie? No, w trakcie tworzenia. W trakcie tworzenia? Tak, w trakcie rozmów z potencjalnymi sponsorami. Aha. I nawiązujemy stosunki dwustronne z Federacją Squasha w Egipcie. A jak zawodnicy, którzy się najlepiej prezentują? No, najlepiej oczywiście prezentuje się nasz selekcjoner, czyli Patryk Rombel. Na drugim miejscu postawiłbym Sławomira Szmala. To muszę być dyplomatą. No tak. No a następnie Bartosz Kiedrowski, reprezentacja fizjoterapeutów Filip Bordaka, no i myślę, że gdzieś tam pod koniec moja strona osoba. Dobrze, dziękuję bardzo. Maciek, jak się prezentuje w trój? Petarda. Model trochę słabo, nie daje rady, ale strój pięknie. Co nie daje rady? Model nie daje rady. Tak, model nie daje rady, super. No by tak dobrze wyglądał po meczu, co? Tak naprawdę nie będzie wyglądał. Tak nie? Nie boję. Dobra. To są nasze maszyny. Tak jest to maszyny. Tak jest. Ciężko na to pracowaliśmy. Ważne, że zwycięstwo. Tak jest. To jest najważniejsze i teraz w Hiszpanii jedziemy. Nieważne w jakim stylu, nieważne do przodu. Jak ważne, że... I jak to mówi klasyka, na luzie jedną. O, co to? Tutaj mamy porządną lewą połówkę, nie tego rodzaju, który... To jest porządna, która rzuca wszystko. To są dwie porządne lewe połówki. Dobrze, trzymamy się razem i... Tylko żebym nie rzucał tej farfotki i żebyś się na jeszcze tak dalej. Pokaż tą zimną wodę jeszcze. Pokaż wodę? Tutaj mamy zimną wodę. Siedzimy w lodzie, regenerujemy się. Tam mamy pięknego zawodnika. O, jaki rozciągnięty. A tu? Jest górnik Zabrze. I jest Recha z punktu. Daj nam wodę. Loda? Dawaj, dawaj, ale... Dwa. Loczek, dawaj, coś lepszego pokaż. O. Tak jest! Już wróciliśmy do pokoju po meczu, mieliśmy po drodze testy PCR zrobione, dostaliśmy kolację do pokoju i teraz musimy skupić się tylko na kolejnym meczu, poprawić kilka rzeczy, nie będę mówił kogo szczególnie, nie będę po nazwisku mówił, ale chyba wiecie o kogo chodzi i kilka rzeczy poprawimy, a jutro się bierzemy już za Hiszpanię, najpierw właśnie myślę nasze błędy, a potem za mocne strony Hiszpanii i postaramy się je zneutralizować. Do zobaczenia. Nawet gdyby Łomża była światową stolicą kina, to i tak bylibyśmy znani z tego, co robimy najlepiej. Łomża. Znani z piwa.